Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj Mistrzostwo Świata. Tym razem Mistrzostwo Świata na tym zacnym pojeździe ISU 152. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest kolega Mateo 9610.pl. No i sami ocenicie, czy wynik kwalifikuje się do mistrzostwa, czy też nie. Słuchajcie. Co prawda, od razu zdradzę, że bitwa będzie statyczna, będzie podobna do tej ostatniej, którą prototypem wam prezentowałem, ale po prostu trzeba takie wyniki pokazywać, bo kolega zrobił niesamowite obrażenia, dodatkowo fragi i tak dalej. Czyli ta miejscówka, ci, którzy tutaj nie jeżdżą, będą mieli możliwość zobaczyć, jaki jest ostrzał stąd. Proszę bardzo, Tiger 2 się wychylił. Przepraszam, jeden, aż mi się kurczę w oczach już dwoi. Tigerek, proszę bardzo, jeszcze jest coś. Czyli borsuczek. No, dostał potężnie. A ja może trochę pogadam o ISU. Słuchajcie, ISU zawsze był niesamowitym TD-kiem, ponieważ przepaść, proszę bardzo, prosto w środeczek, niby ruskie działo, ale rąbnął niesamowicie. ISU zawsze no, dzieliła przepaść od SU-152, później pojawił się obiekt, no, który był nazwany UFO, ze względu na to, iż jego kształt niczego wcześniej obecnego w World of Tanks nie przypominał. O, coś tam będzie. 1500 obrażeń po dwóch strzałach. Proszę. 689 tym razem. Kurczę. Jest tutaj T71, ale Tygrys prawie że nie niepokojony przez nikogo. O, o, o. Zobaczcie, celownik cały czas jest... Czy to wejdzie? Czy to wejdzie? Chyba tak, no ale zobaczymy później w podsumowaniu. Celownik cały czas zielony, bo tutaj penetracja bardzo dobra na tym dziale. Pamiętajcie, jeżeli strzelacie w ISU, unikajcie tej osłony działa, jarzma działa, tam potrafi wszystko wejść za zero. I paradoksalnie, jeżeli tak się strzela troszeczkę na pałę, to tak jakby, no nie wiem, ta osłona przyciągała te pociski, tak, takie mam wrażenie czasami. Dobra, kolega tutaj więcej chyba nic nie może zdziałać. Nie ma ostrzału na nic. E50 się przedarła. Czy będzie stąd bicie? A, jest stąd bicie. No oj typek. A, kurczę. Nie udało się. Oczywiście tego typu wychylanie kolega może zrobić tylko dlatego, bo na balkonie przeciwnika nic nie ma. Proszę, 743. I tutaj ISU jest poza zasięgiem, więc spokojnie może walić. No i typek co? Zostało mu 321 HP. Co on biedny może zrobić? Z drugiej strony pojawiły się jakieś czołgi. Jest E75, ale czy będzie bicie? Nie. Bitwa dosyć wyrównana, chociaż przewagę mają goście z przeciwnego teamu. Widać, bo widać tutaj trzech graczy naprawdę dobrych. A jest jednak ten jeszcze dziubasek sympatyczny, ale widzi, że go wykryli. No, 610. No, niepotrzebnie tam stał. Rzeczywiście wrócił na to samo miejsce. Jest te 50. O, coś wali, o dziwo. Proszę bardzo. Celowniczy zabity. T71, a właśnie. On tam gdzieś był. T71. Proszę. Japoniec. Bach. 633. Mamy 4175 obrażeń w tym momencie. No tutaj kolega wyrzuciło oczywiście na dziewiątki, natomiast z tą penetracją... O, jest T71. Jest Pantera. Jak Panter dwójeczka.
Kolega nie wiem, czy się będzie wychylał, pewnie nie. Boi się, że te 71 go wyspotuje i słusznie. Dobra, czy tu się coś pojawi? Pojawiło się. E50 niestety. No i teraz został Jak Panther 2, który wyłapie jeden strzał prawdopodobnie. Na razie kolega jest niewyspotowany. I jest! Pięknie! Niestety sytuacja niewesoła. Przewaga liczebna po stronie przeciwnika, jakościowa również. Chociaż ten typek już jest na wykończeniu, więc on nie jest aż taki groźny, ale E75 jest bardzo groźny. Z tym, że to jest właśnie to, że E75 bez problemu dolna płyta może być przebita tym działem. Bez najmniejszego problemu. No i dobra. Zobaczmy. Patrzałki kolega ma, za chwilę się... O kurka. No to 71 robi to, co powinien zrobić, czyli podświetlić go i te pozostałe czołgi... powinny tutaj podjechać. No zobaczymy, czy tak się stanie. Mam nadzieję, że T-71 nie wyjedzie. No dobra. Pewnie Borsuka się boją jeszcze. Typek nie może tam podjechać, bo Borsuk go od razu sprzątnie. Dobra, czy jest tutaj... E75. Najgorsze jest to, że kolega nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek wyjechanie i... O kurczę, strzelił E75. To nie było dobre. Oj, proszę bardzo, 864 wyłapał. Wchodziło z dolnego pułapu, ale raz weszło z... górnego i chyba co? Nie trafili z tego Borsuka, czy co? Emilek się schował. Kolega został sam na te cztery czołgi, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Każdy z nich jest na strzał. I to jest dobre. Każdy z nich. Teraz jechanie gdziekolwiek nie ma sensu. Kolega ma pozycję... O! A co on zrobił? No tego to nie rozumiem za bardzo. Dlaczego nie strzelał w ogóle? Nie wiem, o co chodzi teraz. W ogóle lufę miał skierowaną w inne miejsce. O! Dobra. Typek został rozwalony. No i zostały dwa czołgi. Emilek tam tak nie mrawo, natomiast mamy jeszcze gracza w siódemeczce. To czy on będzie w stanie coś zrobić? Tam widzę z innym kolegą Pluton, nie wiem, czy ten dynamiczny Pluton zrobili, że z ósemką. Dobra, no szczęścia, szczęścia, rzeczywiście było szczęścia trochę, ale... jest fantastyczna bitwa. No dobra, przyspieszmy to. Czy się tutaj coś pojawi? Jest! Cały czas gościu tam stoi. No. O! O, ten ładnie rąbnął. 130 życia zostało. 9 fragów, 7000 obrażeń. Został ostatni pocisk przeciwpancerny i szansa na pula. No co ten gościu może teraz zrobić? Czy może zacząć kapować? Mógłby spróbować, ale trzeba by było przejechać przed nosem ISU. Dosyć ryzykowna sprawa.
Szkoda, że nie podjechał teraz z drugiej strony, bo wtedy Isu byłby... No, musiałby wyjechać i się pokazać. Zobaczymy. O nie, tutaj jednak przejechanie tędy na kółko to jest zły pomysł. Zdecydowanie. A objechanie górki? Myślę, że lepszy. Zobaczymy, co Is zrobi. Problem w tym, że jak będzie chciał objechać górkę z drugiej strony, to kolega go wyspotuje tutaj. O kurczę, czyli tutaj zdecydowanie. No to będzie zła decyzja. No, nie opuści tutaj lufy. Dobra, zniknął. O kurcze! Był ding-dong, był ding-dong. Natomiast kolega ma tutaj sporo czasu teraz. Ale jest też inna rzecz. Mógłby teraz spokojnie wjechać do kółka i kapować Is. Prawda? Mógłby to zrobić. 3 minuty 34. I wtedy Isu musiałby na niego już skupionego wyjechać. No niestety. No takie coś jest skazane na porażkę zawsze, bo to by trzeba było z woleja strzelić, rozumiecie? Od razu tylko wychylić się i strzelić. Bez celowania żadnego i liczyć na fuksa. I jak wyglądają wyniki? Otóż tak. MK, medal Pula, High Caliber, czołgista Sniper i Top Gun. Ale najważniejsze jest to, kolega zrobił absolutnie fantastyczny wynik, 8992 punkty obrażeń, 10 fragów i dodatkowo 2035 podstawowego expa TD-kiem. Pamiętajcie, 2035 podstawowego expa TD-kiem. Kolega gra bez konta premium, zarobił 64 tysiące, na czysto 24 tysiące. Absolutnie fantastyczna bitwa. Wiadomo, że w jednym miejscu była statyczna, natomiast wynik jest po prostu niezwykły. Jeszcze takiego wyniku na ISU nie widziałem chyba. Także serdeczne gratulacje, dzięki za bitewkę. Żegnam się z wami i do usłyszenia.